Panie i panowie, w dzisiejszym odcinku Bazog o gitarach opowiem wam o wzmacniaczu, który jest dla mnie odkryciem roku 2023 i musiałem go sobie kupić. Uważam, że padł on ofiarą zbyt dobrego designu i mówię to absolutnie poważnie, bo to, jak niepozornie wygląda, jak niewiele waży, ile ma opcji w specyfikacji, powoduje, że bardzo łatwo można przejść obok niego obojętnie. To znaczy, wydaje się, że to kolejna zabawka na biurko, która tak naprawdę jest zrobiona po to, aby porażała ilością opcji, a nie miała w sobie zbyt wiele brzmienia. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. To, co tutaj widzicie, co ma wielkość mojej dłoni, to pełnoprawny wzmacniacz gitarowy, hybrydowy, z dwoma kanałami, reverbem, podbiciami, kompresją, bluetoothem, pętlą efektów i wiele, wiele innych. Zaraz wam to wszystko pokażę. Bierzcie kawki, herbatki w dłoń, zapinajcie pasy, bo dzisiaj będzie długo o Taurusie SH8 Cube. Zanim zaczniemy kręcić gałami, kilka słów o konstrukcji tego pieca, więc SH8 to wzmacniacz hybrydowy z jedną lampą i mocą, która gwarantuje głośność wzmacniacza około 50-watowego lampowego. Co ważne, został zaprojektowany w taki sposób, że nawet jeżeli volume ustawimy na maksa, to nie wystąpi tutaj brzydki przester tranzystorowej końcówki mocy, po prostu ma tyle zapasu, że w pełnym zakresie brzmi naprawdę dobrze. Co ciekawe, może on współpracować zarówno z kolumną gitarową, tak w tym wypadku, jak i z kolumną szerokopasmową, wystarczy przełączyć się na tryb full range. Zresetujemy sobie wszystkie ustawienia na 12 i zaczniemy od kanału czystego. Pokrótce omówię wam, jakie są dostępne opcje. Jak słychać, wyjściowo brzmienie ma naprawdę sporo basu i można byłoby je określić jako takie mellow, więc pierwsze co robię przy kręceniu tym wzmacniaczem, to włączam filtr górnoprzepustowy, low cut filter, wycinający nam najniższe częstotliwości z sygnału. Ok, jest już znacznie mniej tego basu. Idziemy dalej, mamy czteropasmową korekcję, bass, middle, treble i presence. Gałki oznaczone są tak, że na 12 mamy 0 i teraz w prawo możemy iść o 4 lub w lewo o 4, więc będę mówił plus i minus. Zatem bass, jeżeli chodzi o moje ulubione ustawienia, to jakieś minus 2. Minus 4 to jest całkowicie wykastrowane brzmienie. 2, minus 2. To już jest całkiem sporo basu, ale nie dominuje. Przy 0 tego basu jest troszkę za dużo. A przy podbijaniu basu, na przykład na plus 4, to czuję się, jakbym grał na jakimś dudniącym kartonie. Także bass minus 2. Middle jest bardzo plastyczny i oprócz tego, że mamy pokrętło, możemy też podbić szerokość albo zmienić szerokość podbicia. Zatem to jest na 12. To jest na minus 4. A to będzie na plus 4. I dodatkowo jeszcze zwiększamy range. Wracamy na 12, posłuchajcie. Brzmienie się robi bardziej selektywne, zdefiniowane. I też bardziej przesterowuje przez to, że mamy więcej środka. Ciekawym zabiegiem jest podbicie range, ale wycofanie middle, czyli danie plus range, ale na przykład minus 3 na middle. Można też troszkę zasymulować deluxe reverba, dać range na minus, ale middle do tyłu, wtedy to brzmienie robi się takie twarde fenderowskie. Praktycznie w każdym ustawieniu da się tu coś ciekawego wykręcić, więc jest to plastyczne, ale użyteczne. Dobra, wracamy z middle na 12 i teraz bawimy się gałką treble, czyli wysokie tony. Na 0 i na maksa. Także patrzcie, deluxe reverb to jest middle na minus 3, treble na plus 3,
i mamy... No i gałka presence, czyli najwyższe częstotliwości. Również możemy je delikatnie podkręcić, jeżeli zależy nam na fenderowskim soundzie. Zmienimy przetwornik. Bardzo twarde, fajne. W drugą stronę możemy też zadziałać middle, czyli dodać środka, zdjąć trochę trebli i presence i uzyskać coś w stylu Marshalla. Na pewno przester, który jest miły dla ucha. Jest to fajne przesterowanie. Na szybkości spróbujemy jeszcze wbudowany reverb. Sucho. Godzina 12. I max. Ma on taki vibe sprężynowy, ale to, co mi się bardzo w nim podoba, że nie wybija się ponad nasze granie. Nawet jeżeli ustawimy go dość ekstremalnie, jakieś 6, 7 na 10, na 10? Na 8, 6, 7 na 8, no to nie ma tego problemu, że przykrywa nam on nasze granie. Jest jakaś zmodulowana sprężyna delikatnie. Dalszą część testu zrobimy już na reverbie z Oxboxa, bo jest on trójwymiarowy w stereo. Tutaj niestety nagrywamy w mono, więc nie będzie takiej fajnej przestrzeni. Wyłączamy ten reverb, odpalamy Oxboxowy plate i bawimy się w przesterowywanie kanału czystego. Więc tak, możemy oczywiście zagrać gałką głośności. Dajemy teraz 6 na 8. Na maksa. Podbijamy środek. Świetnie to brzmi. Na maksa środek. Zwiększamy range środka. I wycofujemy całkowicie środek dla kontrastu. Więc tak przesterowuje kanał czysty, przepięknie, bardzo mi się to podoba, ale również możemy wrócić z volumem na godzinę trzecią, przepraszam, na ustawienie 3 na 8. Ale to jest dziwne, czemu na 8? Dobra, i pobawić się boostami. Możemy użyć tak zwanego Massive 1 bądź 2, co według mnie jest jakąś mocno nałożoną kompresją, zobaczcie. To jest bez Massive'a. Massive 1. Takie zbite, skompresowane brzmienie się robi. I Massive 2. Fajny kremowy przester. Dobra, i teraz Tube Boost, podbicie lampowe. I teraz połączenie tego wszystkiego, czyli Massive, podbicie lampowe i większa głośność. Mam nadzieję, że nie będę musiał ściszać Oxboxa. Posłuchajmy, co można tutaj uzyskać. Fajne grube ziarno, podbijemy środka. I
i jeszcze range. Troszkę można powiedzieć tweedowe przesterowanie, czyli takie gruboziarniste, sporo basu. Wiadomo, że gdybyśmy go odfiltrowali... Nawet przy odfiltrowaniu jest go dość dużo. Ten Tube Boost i Massive wprowadza sporo basu. Dobra, wracamy wszystko na 12. Przechodzimy do kanału przesterowanego. Włączamy go za pomocą przycisku Drive. I uwaga, kanał przesterowany działa w trzech trybach. W Classic, High Gain i High Gain łamany przez Classic. Działa to w taki sposób, że wiadomo, mamy inny poziom przesterowania, a ten tryb łączony działa tak, że przyciskając Boost jeszcze dodajemy więcej saturacji, więc naprawdę można przejść z rockowego crunchu do soczystego metalowego leadu. Skręćmy głośność i posłuchajmy, jak to działa na 12. To jest chyba High Gain? Tak, to jest Classic. Za pomocą pokrętła Drive Level możemy wysterować, żeby przełączanie między jednym kanałem a drugim nie miało takiej przepaści głośnościowej, więc podkręcamy. O, widzicie, jest teraz na podobnym poziomie. Bardzo rockowy wzmacniacz, bardzo oldschoolowy, jeżeli chodzi o brzmienie, co mnie się ogromnie podoba. Wiecie, że jestem raczej fanem vintage'owych brzmień, a nie nowoczesnych. No i znowu, pokrętło Drive jest na 12, możemy je skręcić, uzyskać czystsze brzmienie. A możemy też nadać większej saturacji. Raczej to klimaty marszalowo-friedmanowe, na wyjściowo. Spróbujmy coś bardziej tweedowego, zdejmijmy środek, minus 3, bass plus 1, treble plus 1, drive na maksa i mamy... Tube Boost. Bas dominuje, mimo tego low cuta, więc zdejmijmy bas. Okej, czyli znowu basu dużo, Massive dajmy jeszcze. Idziemy w to, co najbardziej zaimponowało mi w tym piecu, czyli przester leadowy. Mamy tryb High Gain, wszystkie gałki na 12 oprócz basu, bo zdejmujemy takie minus 2. To brzmi świetnie, jeżeli chcemy większą saturację, dajemy drive na 15. Możemy rozjaśnić brzmienie treble presence. Teraz, jeżeli mamy za mało gainu, możemy bawić się drive'em, czyli jeszcze go dokręcać. Możemy podbić głośność, czyli wysaturować końcówkę mocy, ale możemy również użyć naszego Tube Boosta, naszego Massive'a, Massive 2, albo tego i tego. Możemy dodać jeszcze więcej środka. Ciekawe,
Ciekawym zabiegiem jest dodanie range, ale odjęcie middle. Robi się takie brzmienie heavy metalowe, thrash metalowe troszkę. Fajne scooped, wycięty w środku, ale wciąż selektywne, nie takie, wiecie, uśmiech metala, tylko coś naprawdę ładnego. Więc moje ustawienia preferowane: bass na minus 2, middle na 15, czyli plus 3, treble minus 1, presence na 12, czyli 0, drive na 15 i to są takie bazokowe lidy, że tak powiem. Tylko bez tych tube boostów i masywów po prostu. To jest moje idealne brzmienie rockowe. Jeżeli chcę większej saturacji, to podbijam głośność. I tak dalej, i tak dalej. To, co fajne jest w tym wzmacniaczu, to że on się czyści, patrzcie. Skręcamy gałkę głośności. Ostatnia rzecz, o której wam nie powiedziałem, to boost. Możliwość regulacji boosta, dodajemy głośności i saturacji, czyli... Czyli pełni on dwojaką funkcję. Możemy się przebijać na solo, możemy po prostu dodawać więcej przesterów w trakcie grania, jak tam chcecie. Boost też działa na kanale czystym, dokładnie na tej samej zasadzie, czyli podbija nam troszkę saturację i głośność. Mamy bez boosta. O czym nie mówiłem, szeregowa pętla efektów, świetnie działająca, wyjście liniowe, dodatkowo mamy tutaj Bluetooth mode, który można sprzęgnąć z naszym odtwarzaczem, jakimś, nie wiem, telefonem, tabletem, co tam chcecie, puszczać sobie podkłady. Bluetooth działa niezależnie od korekcji, więc jak wypuszczacie to na kolumnę aktywną, to będzie fajnie, fajnie grał, fajnej jakości. Jest wyjście słuchawkowe, jest wejście auxin, jeżeli chcecie podłączyć na przykład telefon kablem. I uwaga, zasilanie efektów, 350 mA, można tutaj podpiąć, rozgałęzić i od razu, nie kupując dodatkowego zasilacza, zrobić jakiś mały pedalboard. Super fajna sprawa, mega poręczna, używam tego na próbach, na koncertach, robi robotę, świetnie przebija się przez zespół i paradoksalnie, tak jak mówię, troszkę szkoda, że wygląda to tak niepozornie, bo jest naprawdę świetnie brzmiące, świetnie działające, wydaje mi się, że około 3000 zł nie kupicie nic lepszego. Te Marshale, które tutaj mam, studyjne, nie umywają się pod względem funkcjonalności i wygody do takiego wzmacniacza. Co do brzmienia, oczywiście kwestia gustu, mnie się ono bardzo podoba, na ucho w życiu bym wam nie powiedział, czy to gra cyfra, czy lampa, czy tranzystor. Uważam, że spokojnie może to konkurować z podobnymi sobie cenowo wzmacniaczami lampowymi. Wielkie chapeau dla Taurusa, jest to polska firma. Wiecie, że ja nie polecam rzeczy, bo są polskie, ja polecam rzeczy, bo są dobre, więc jeżeli coś jest dobre i polskie, to absolutnie mnie to kupuje. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, gitary w dłoń!